Siemanko, siemaneczko. Witam was w kolejnym filmie. No może się wezmę wreszcie za normalne nagrywanie. Bo jak na razie coś nie mogłem zebrać. No, czerwona waltra wczoraj umyta, to ładnie się świeci, ładnie wygląda. Ale już była też w polu. W nocy popadało, jak widać. Więc może być nieco ciekawie. Biała waltra, czekamy na serwis. Z tego względu, że nie możemy wypalić DPF-a. Nie wiem, pewnie jakiś czujnik siadł. Więc czekamy. No, jedziemy czerwoną zatankować i ruszamy na pole. No i zobaczymy, czy się da, czy się nie da. No, tutaj maszynka była wczoraj przeserwisowana, żeby była też gotowa do pracy. Także wszystko mamy porobione jak na razie. Pozostało tylko ruszać. Idę, pomogę mu zatankować. Jesteśmy już na polu, chwilę po 12. No, biała waltra już parę przejazdów tutaj zrobiła. Także została naprawiona. Jak się okazało, czujnik od przepływu spalin uszkodzony. 3 sekundy wymiany, wypalenie filtra i jest wszystko ok. Także takie pierdoły się czasem dzieją. No i jest zawsze ten dzień przestoju. No, ale już lecimy z tematem. No, dzisiaj tego pola raczej się nie uda skończyć, nawet na dwie, jakby nawet wszystko dobrze szło. Z tego względu, że tu jest 57 hektarów, a zrobione, nie wiem, około 20 pewnie. No, ale zobaczymy. Czerwona z tamtej strony właśnie robi. Tutaj widzę, że trochę mokrzejsza jest ta część. No, zobaczymy, jak tam ta biała sobie da radę, ale jak na razie idzie dobrze. I ciśniemy. Chyba to już ostatnie pole, które tu będziemy robić. No, sypiemy na kubki z boku pola. I co więcej chciałbym wam powiedzieć. No, dzisiaj fajna pogoda, chociaż w nocy popadało właśnie, bo mieliśmy bordową waltrą robić całą noc. No, ale popadało około 3, no i zjechaliśmy. Ale dzisiaj już jest nawet nieźle po tym deszczu. Już te kilka godzin minęło, bo chyba do 4 tylko padało. 1,5 mm spadło tak dokładnie. No, jeszcze wczoraj byliśmy w bordowej walce nabić klimę. Także też tutaj na miejscu w kościanie nam udało nam się nabić od ręki, można powiedzieć. Też wszystko dobrze śmiga. Dzisiaj naprawdę jest fajnie. Zobaczcie, jak to szybko obsycha. Przed chwilą jechał te przejazdy obok. No, jest mega. Oby tak się utrzymała ta pogoda. Na jutro jeszcze niby nadają pogodę. No, podejdę może do czerwonej waltry, wam pokażę zaraz, jak to tam idzie. No, w tym sezonie strasznie słabo jest z tymi opadami. Co chwilę, no, dosłownie pada. Na szczęście tutaj ziemia jest taka lżejsza, więc no, popada, chwila przerwy i zawsze to się da robić. No, ale gdzieś indziej pojedziemy i może się okazać, że się nie będzie dało.
Także tak to wygląda. Podejdę do czerwonej i wam coś jeszcze dogram. No, jestem przy bordowej. Akurat się zaciął kamień pod łańcuchem w bębnie. O, już odcięty. No fajnie, dzisiaj czysty kamień leci, naprawdę bardzo czysty. Więc jest idealnie. Można to zbierać. Zaraz może podejdę, pokażę wam kubkę, gdzie sypiemy. O, a tam są, siedzi za drzewami, sadzą ziemniaki wczesne, podkiełkowane. Także już wszyscy pełne ręce na pola i działają. Tutaj niby mają zacząć sadzenie od jutra. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Każdy się jeszcze boi tych mrozów, które nadają na przyszły tydzień. Bo tam nadają około minus jednego, no ale wiadomo, przy ziemi będzie trochę więcej pewnie. Właśnie najgorsze są takie miejsca, jak tutaj, czyli bruzda po orce. Ale widzicie, jak wygląda po, no jest wyrównane, ale coś tam kamieni mogło wciągnąć w tą bruzdę. No, witam was w kolejnym dniu. Już chyba naprawdę ostatnie pole w Top Farms. Takie trochę mokrzejsze jest. Fakt akurat z tej strony tutaj, gdzie jestem, jest trochę słabsza ta ziemia. Zobaczcie, jaka tam jest czarna. No, wjechaliśmy tam z tamtej strony rano i praktycznie dwa zestawy zostały w błocie. Także przyjechaliśmy znowu na tą stronę, co zaczęliśmy ją wczoraj. No i działamy na dwie maszyny. W jednej mamy delikatny problem ze sterownikiem. Czasami przy naciśnięciu jednego przycisku działają dwie funkcje, ale jakoś tam się da jeszcze zbierać. No i trzeba będzie jechać po prostu, żeby pewnie oprogramowanie zainstalować od nowa. Zobaczymy. No, nawigacje przerzucone z ciągnika na ciągnik, także obie mają te same ścieżki. Musiałem zmienić kamerę, bo tamta niestety klękła, 8K, tam mam tylko jedną baterię. Ale z dziewiątki zawsze chyba trochę lepiej będzie widać. Tu jest jeszcze taki kawałek, nie wiem, z 50 metrów tej takiej lżejszej trochę ziemi. No i dalej będą schody. Na pewno będą schody. Jeszcze na dzisiaj nadają deszcze.
Także już w ogóle sytuacja jest nieciekawa. Ile będziemy mogli, tyle zrobimy, jak zawsze. Poprzecznie już mamy tam dojechany prawie do końca pola, także to też jest ważne, bo przy granicy zawsze jest najgorzej, bo to i trawa jakaś, to i więcej kamieni. No rano już była pierwsza próba deszczu, ale tylko pokropiło na szczęście, nic tam wielkiego się nie działo. Teraz wam pokażę białą strzałę. No niby melioracja jest na tym polu, ale naprawdę jest miejscami takie bagno, że jedzie się normalnie ciągnikiem, nagle maszyna się zapada, no i cały zestaw tonie. Źle mi się znalazł. No widać, że ta ziemia jest taka cięższa, nie? Trochę tej glinki, takiej kuleczek z glinki jest. A pogoda jak widać, no oby nie padało. Ale wszędzie wszystkie pogody nadają, więc na pewno będzie. Podejdę do studzienki, zobaczymy. Ciekawie, czy to od melioracji, czy to od nawodnień. Melioracja. No i zrobiliśmy mniej więcej, nie wiem, tu nam został z hektar i będzie 14 hektarów zrobione na tym polu. No i powiem wam, że chyba zjeżdżamy z tego względu, że bardzo dużo ziemi idzie do zbiornika, no jednak jest ta ziemia ciężka, jeszcze mokra. Zobaczcie kupy, prawie sama ziemia, więc no nie ma co tego męczyć chyba. I zjeżdżamy akurat piątek dzisiaj, więc jedziemy na weekend i wrócimy w poniedziałek. No może będzie lepiej, o ile nie dopada. Jak dopada, to całkowicie odpuścimy to pole. Zobaczcie, to jest taka no czarna. Taka grudkowata troszkę. No tutaj jest hektar, to już ta maszyna jedna dorobi. I zjeżdżamy. Stąd. Skończyliśmy Top Farms, chyba że no tutaj to przeschnie trochę bardziej. No bo taka jest naprawdę ciężka ziemia, no ciężka ziemia, tam dalej jest jeszcze gorsza, więc jeszcze gorzej by było. Pole ma ogólnie 44 hektary, no zrobiliśmy 14, no zrobimy, bo jeszcze tutaj został ten kawałeczek i zostanie 3 dychy, więc jeszcze sporo. Także co, w tym odcinku wszystko i do zobaczenia w kolejnym, na razie, cześć.